Ja zawsze ci powiem... Jak jest? Ja. Mm-hmm. Czasami nie wychodzi dobrze. Na ostatnie nie pykło. O, shit. COVID-19 rozwalił wszystko, co mógł. No. Było tak, posłuchaj. Nic nam się spotkam zdaje. Spotkam się z dziewczyną raz na tydzień, bo ona pracuje cały czas, no, ja pracuję cały czas. Nie, spotkamy się w piątek, cały dzień spędzimy razem. No, może troszeczkę w sobotę, wszystko zależy, jaki będzie dzień. Mhm. A nagle jest codziennie. Właśnie 4 godziny na dobę. Jeszcze nie można wyjść. Jeszcze jest piesek, nie? Śpi w moim pokoju, w moim łóżku. Paci. Tego no... To takie dziwne. Za dziwne. Że szybko. Za szybko, nie byłem przygotowany na to wszystko. Ale myślisz, że ty to nie uniosłeś, czy po prostu to nie pasowało razem? No, ja żem załatwił źle, bo zamiast powiedzieć dziewczynie, że hej, musisz iść troszeczkę do domu czasami, nie zrobiłem tego, co powinienem zrobić, że powinienem ci powiedzieć, jak... Nie zrobiłeś tego zgodnie z zasadami. Ja żem rozwalił, że przytrzymałem ze sobą troszeczkę za dużo i zamiast powiedzieć naprawdę dziewczynie, jak się czułem, nie chciałem jej zranić, mm-hmm. że musisz iść do domu czasami. I nagle na końcu tych 2,5 miesiąca, to że wysadziłem bombę. I to kurde wielką bombę wysadziłem. No, taką ostateczną można powiedzieć. Że powiedziałem niektóre słowa, które nigdy nie powinienem powiedzieć. I powiedziałem te słowa i teraz... No tak, ale powiedziałeś to, co czułeś, no wiesz. Ja, ale to było niedobrze. I teraz przeprosiłem dzisiaj, po raz pierwszy, że porozmawialiśmy po 3 tygodniach, że... Ale wyjaśniliście sobie wszystko. A jest dużo lepiej niż było. To bardzo się z tego cieszę, bo ja naprawdę to... Ja nie mogę... Ja muszę... Jak na przykład mam kogoś w sercu swoim, zawsze muszę ich trzymać, bo takich ludzi nie znajdziesz, nie? Konekcji? No, tak. To jest słowo? Mm-hmm, okej. Okay. Bardzo się cieszę z tego, że konekcji to są słowa. Że na przykład... Koneksje. Ty co ja mam? Relacje. Mamy takie connection, nie? Mm-hmm. Tego nigdy nie chcę zgubić. Obojętnie co się stanie, tak. Czy ja pojadę tu, czy ty pojedziesz tam, czy coś się stanie, spotkamy się przez 10 lat. Czas, ale jesteśmy cały czas, nie? Zawsze będziemy bratami. Tak. Moja żona, 20 lat. Przeszliśmy przez gówno, przez ostatnie 3 lata. Troszkę pijany jestem. Dobrze, to jest dobra. Soplica. Soplica. A, dobra. Przepraszam bardzo. Powiedziałem, że będzie dobry podcast troszeczkę. Ale z żoną też nie mogę, chociaż przeszliśmy przez to dużo rzeczy. Przeszliśmy, byliśmy niedobrzy dla siebie. Bardzo złe rzeczy, żeśmy sobie mówili. Nie mogę... Byliśmy najlepszymi kolegami, koleżankami przez 20 lat. Przyjaciółmi, żeśmy byli, nie? Żeśmy się kochali. Nie mogę tego zapomnieć. Nie mogę tego zapomnieć i nie mogę tego puścić. Wiem. Musisz tych ludzi trzymać przy sobie. Mhm. Posłuchaj, ze mną była 17, 18, 19, 20 lat. Nie mogę jej puścić, to jest coś niedobre. No wiesz, ale to też jest tak, że to jest sztuka, że potraficie po rozstaniu a gdzieś tam jednak, wiesz, trzymać tą relację. To nie jest wcale łatwe. To nie jest łatwe. Ale ja ciekawe, bo on jest chłopakiem, ja mam dziewczynę, możemy rozmawiać o wszystkim, jest normalne. To jest coś wspaniałego dla mnie. Bardzo się z tego cieszę, że my jesteśmy tacy, że ona jest taka dziewczyna, że jestem taki chłopak, że okej, żeśmy... Siedzieli razem, zbudowaliście tą relację to i żeśmy popsuli wszystko, a teraz możemy wrócić z powrotem. Na innych zasadach, ale... Siąść sobie, zjeść sobie coś, pójść na obiad, porozmawiać na tego. No i nie ma problemu. Normalnie, bez problemu, że jest normalna dziewczyna, jest normalny chłopak i możemy pogadać. Nie będzie się tak dziwnie się szuli o tym wszystkim. Niezręcznie, tak? Nie, tak samo teraz z Jasmin, żeśmy byli 3 lata ze sobą. To szmat czasu, nie? Kurczę, cały twój Dubaj. Prawie ja cały mój Dubaj, spotkaliśmy się troszeczkę wcześniej przed tym, jak przyjechałem pierwszy raz. Bo byłeś pierwszy raz, potem wyjechałeś i wróciłeś. I to była dziewczyna, która naprawdę mi pomogła
przejść stamtąd do Dubaju, rozumiesz? Odnaleźć się tutaj? Ja. I nie chcę jej puścić. Ja zawsze będę ją kochał, chcę być jej kolegą. Przyjacielem, chcę usłyszeć jej głos, bo to jest ważne dla mnie. Nie, to super dziewczyna w ogóle, ja przecież poznałem Jasmin, to jest naprawdę. Spędziliśmy razem z moją rodziną i z wami, spędziliśmy Wigilię i naprawdę to jest super sposób. Zawsze rozmawiamy z sobą, że jak jestem coraz starszy, to te kółko się robi coraz mniejsze. Tak, rozmawialiśmy o tym nieraz. I tych, co ja kocham, tych, co ja kochałem, to muszę ich trzymać blisko swojego serca. Cały czas. To jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy. Bo nigdy nie mogę, na przykład, jak ja jestem takim chłopakiem, że ja nie lubię być sam, rozumiesz? Że potrzebuję mieć kogoś blisko. To nie musi być tutaj koło mnie. Tak, ale u ciebie jest tak, że ty nie musisz mieć tysiące ludzi, ale dwie, trzy, jedna. Tak, ale żeby byli przy tobie. Tak. Obojętnie coś, żeby i nawet nie musimy rozmawiać przez tydzień. Ale wiesz, że są. Ale wiem, że są, że mogę zadzwonić, że mogę powiedzieć, że mogę tekstować, mogę zaprosić, możesz mnie zaprosić i wszystko będzie dobrze. Mm. Rozumiesz? Możemy tak posiedzieć sobie. Ale wiesz co, chyba na tym polega przyjaźń. Ja powiem ci tak, że ja mam też takiego, mam bardzo wąskie grono przyjaciół. Właściwie można powiedzieć, mam takiego wieloletniego jednego przyjaciela Pawła i dwóch też takich kolegów, bardzo bliskich przyjaciół, takiego Michała i jeszcze jednego takiego kumpla Krzysia. Ale z Pawłem znamy się po prostu najdłużej, bo znamy się od pierwszej klasy liceum. I my możemy nie gadać ze sobą o 2 miesiące. Mm-hmm. Ale my jesteśmy. A ten Paweł, który ja poznałem. Paweł, ten Paweł, którego poznałeś w Polsce. I Paweł jest taki, że my możemy nie gadać ze sobą 2 miesiące, 3 miesiące, ale on jest i ja jestem. Mhm. I to jest taka relacja niezmienna do końca życia. Tak jest. To jest taki gość, który po prostu będzie na zawsze. Mhm. Ja to wiem. I tych ludzi jest bardzo trudno znaleźć. Ja uważam, że jestem szczęściarzem, że znam, wiesz, teraz właśnie jest Paweł, jest też taki Michał. Michała chyba nie poznałeś. Tutaj był w Dubaju z rodziną. I to też jest taki chłopak, którego przez sporty walki poznaliśmy się. Też znam się kupę lat. Nie, i to są tacy ludzie naprawdę bardzo, bardzo bliscy. I naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję. Jest też Krzysiek, którego jeszcze nie poznałeś. Myślę, że go poznasz. To też jest, to jest facet, który mi, że tak powiem, w bolesny sposób przedstawił zapasy. Nie? I to też jest taki wieloletni mój bardzo bliski kolega. No, byłoby mi bardzo miło, gdybym mógł, wiesz, powiedzieć przyjaciel nawet. To byłoby duże wyróżnienie. I to są właśnie tacy ludzie, którzy są. Wiesz co, i to jest to, że nie, możesz z nimi nie gadać, tak jak ja teraz jestem tutaj w Dubaju, czasem my nie gadamy 2 miesiące, czasem miesiąc, czasem tylko się odezwiemy do siebie, wiesz, na chwilkę ja zadzwonię, czy wszystko okej, okay, i tak dalej. Ale to nic nie zmienia. To już będzie, nie? Mhm. I to jest naprawdę super. I super, i jednocześnie, tak jak mówisz, bardzo jest trudno znaleźć takich ludzi. I jak już masz takich ludzi przy sobie, to jesteś, no, to jesteś szczęśliwy. Dla mnie to jest obojętne, czy to jest dziewczyna, czy to chłopak, czy to twoja żona była wcześniej, czy to dziewczyna, czy to kolega. Ja ci powiem szczerze, że moim największym szczęściem jest to, że moim najlepszym przyjacielem jest moja żona. Mhm. I to jest, no chyba powiem ci, że jestem największym farciarzem. A mnie, kto mnie najlepiej zna, to jest moja żona i Jasmin. Ty jesteś chyba, może musi być to trzeci. My tylko się znamy ile? Wiesz co, tak naprawdę poznaliśmy się 8 lat temu, ale to właściwie ale się... Nie poznaliśmy się, ze sobą troszeczkę. Tak, chwilkę, tak. Tutaj ale się poznaliśmy się tak naprawdę tutaj w Dubaju, nie? I w dobrych, i w złych momentach, i to było, no powiem ci szczerze, że dla mnie wyjątkowe też na pewno przeżycie, wyjątkowe wspomnienia i tak jak mówię, w takim kręgu, no to nie chciałem mówić przy wszystkich, ale to ty będziesz chyba tym czwartym facetem, który myślę, że zostanie na zawsze, nie? Wśród moich przyjaciół, bo myśmy to po prostu przerobili tutaj. Mhm. Nie? Ja naprawdę od ciebie dostałem bardzo dużo, nie tylko też wsparcia, ale mnóstwo lekcji odrobiłem dzięki tobie, nie? I takich lekcji życiowych, bardzo poważnych, i dużo się nauczyłem. I to nie mówię dlatego, że wiesz, że tu ci chcę na podcaście, wiesz, polizać piętę, tylko po prostu naprawdę tak jest, tak było. Ale to przysłowie, Maciek. Nie, tylko ja to chyba sam wymyśliłem, nie? Polizać piętę. Tak, świetnie. Okay. Wolałem powiedzieć polizać piętę niż dupę. A ja ci powiem jedną rzecz. Ja tak chyba naprawdę nie będę już nigdy żonaty. Wiesz, tego się nigdy nie wie, Krzysiu.
lubię, rozumiem to, lubię mieć swój czas dla siebie i potrzebuję dużo tego czasu dla siebie. Tak, ale to po prostu musisz znaleźć kobietę, która to zrozumie, to zrozumie, która też będzie chciała żyć w takim takie świecie. Ale są takie kobiety, możesz jej powiedzieć, że przez 4 dni... Nie przychodź. Nie przychodź, ale ja chcę robić swoje rzeczy. Zostań w kuchni. Jestem loyal. Lojalny. Jaki? Lojalny. Lojalny. Mhm. Jestem respectful, nie? Taki rozumiem, szacunkowy. Tak. Szacunkowy? Pełen szacunku. No. Ile? Pełen szacunku. Pełen szacunku? Nie wiem, to chyba nie lepsze tłumaczenie. Lubię... Ktoś się ostatnio czepiał, że ja źle tłumaczę ciebie. Zacząłem się bać tłumaczyć. Potrzebuję tego translatora tutaj siedzieć. Nie, bo ktoś powiedział, że ja chyba w ogóle nie mówię po angielsku. Tak sobie pomyślałem, no to jak muszę tu... Po angielsku? Tak, tak. Bardzo dobrze mówisz po angielsku. Co było dzisiaj? Dzisiaj jestem na treadmill. Co to jest? Na bieżni. Na bieżni. I nagle słyszę... Ty na tą dziewczynę krzyczysz cały czas. Let's go! Co ona tam robiła? A wiesz co, taki, bo ona, robiłem z nią trening zapaśniczy i na końcu zrobiłem taki element wytrzymałości specjalistycznej. Ona robiła wejścia i sprawle. Wszyscy się zatrzymali. Cały gym się zatrzymał, bo już krzyczał, jak nie wiem, myślałem, że byłeś zły na początku. Nie, ja ją traktuję, wiesz co, bo to jest dziewczyna, która jest na poziomie... Ona ciężko się, trenuje, ona się, bo ona to jest dziewczyna, która się stara o kwalifikację olimpijską w skokach z przeszkodami. Ona jeździ konno. I francuska. I ona... wiesz co, ona ma mentalność zawodnika. Mm-hmm. Jakbyśmy się wzięli za nią, żeby ją wyszykować na MMA... To by było przygotowana na pewno. Dwa lata to byłoby... Ona ma taką mentalność i ja z nią nie trenuję jak z normalnym takim... Trenuję jak zawodniczkę. Więc ja ją po prostu jebię. Wiesz, ona ma zrobić to, co ma zrobić, ale ja potem mam odczyty z pulsometru. Ja, wiesz, widzę, jak efektywny jest ten trening. Mm-hmm. A poza tym ona też oczekuje takiego profesjonalnego podejścia, więc ja jej powiedziałem, że słuchaj, no, ona mi powiedziała, że ona 3 minuty przed końcem treningu chciała mi powiedzieć, żebym spierdalał. Ja mówię, to znaczy, że dobry trening zrobiliśmy. Ja, dobry trening, ja też tak miałem. I ja wiem, że co, że zawsze dziewczyny, zawsze tu, specjalnie tutaj w Dubaju zawsze zrozumiałem, że dziewczyny dużo ciężej trenują niż chłopaki. A ci powiem szczerze, że ona, ja też trenuję jej brata, a jej brat jest z kolei najlepszym kitesurferem tu w Dubaju. Mhm. Oni pochodzą z takiej bardzo bogatej, zamożnej, chyba nawet szlacheckiej, francuskiej rodziny. I rodzice tutaj mieszkają w Dubaju od lat, a oni ogólnie jeżdżą po świecie. Ona w tej chwili trenuje do olimpiady, żeby dostać kwalifikacje w Holandii. Mhm. Tam ma konie, tam też studiuje i tam ma bazę. Tylko przez ten lockdown i tak dalej ona tutaj została dłużej i ten sezon wszystko się jakby zatrzymało. Dlatego tutaj trenuje. Ale ja właśnie trenuję ją tak, jak trenowałem chłopaków, nie? Ja trenuję jak... Nawet nie zdałem sprawy, że wszyscy się... Dopiero widziałem, że trenerzy tam stali przy klatce i tylko, wiesz, pokazywali. Bo ja po prostu trenowałem z nią inaczej. Trenowałem jak z zawodnikiem, nie? Więc... Ale to tak się darłem, że ty aż słyszałeś tam na bieżę. Ja miałem słuchawki w uszach, wszystko tego. Nagle, kurde, przod krzyczy na dziewczynę. Ja patrzę, kurde, co ona się złego zrobiła. No, ale zrobiła, zrealizowała swoje założenia w jednostce treningowej. Wiesz, mało się nie pożygała, ale... To jest jedną rzecz, którą ja bardzo lubię, jak ty to robisz, bo nagle jesteś taki cichy i nagle tak krzyczysz, ale to nie źle krzyczysz, krzyczysz dobrze, bo to pozytywnie krzyczysz, ale nagle wszyscy się zatrzymują. Chcę zobaczyć, co się dzieje. Wiesz co, bo to jest bo ludzie się po mnie tego nie spodziewają. Ale chyba. Ty to robisz specjalnie, czy to jest naturalna twoja? Nie, to naturalne, to jest robisz ja. To samo wszędzie? Całe życie, tak. Nie. Bardzo fajnie to jest, Po prostu jak potrzebuję, to robię. Jak nie potrzebuję, to się uśmiecham, bo po co mam to? Wiesz, no jakby nie chodzę i ze spiętą dupą i robię minę groźnego trenera MMA. No. No, nie muszę tego robić. Czasami na przykład ja zawsze mówię chłopakom, które na przykład potrzebują nowy biznes, nie? Rozmawiam teraz jako boss, nie? Jako, że czasami na przykład jesteś w oktagonie i coś dobrego robisz, to daj więcej tego wiadomości, że to robisz, że ludzie będą na to patrzeć i wtedy coś zobaczą, co lubią i może będą chcieli z sobą trenować więcej, rozumiesz? Tak. Nie, wiesz co, ja na to patrzę w ten sposób, że jak mam zrealizować jakieś założenia treningowe i ktoś, kto jest w stanie przyjąć takie bodźce i potrzebuje dostać taki bodziec, no to ja wtedy używam takiego. Wiesz, ja po prostu jak to jest potrzebne. Nie nadużywam tego, bo takie wrzeszczenie na kogoś bez sensu, ja tego nie lubię. Nie? Ja sam przez wiele lat szukałem takiego trenera, który by jakby
Myślę, że dlatego też zostałem takim trenerem, bo nie znalazłem nikogo takiego, kto by w pełni jakby zrealizował moje oczekiwania trenerskie od kogoś, nie? I może dlatego jestem takim niespełnionym, a w sumie nie można powiedzieć nawet zawodnikiem żadnym, bo tam to sam zrobiłem. Ale może dlatego też staram się być takim trenerem, o jakim zawsze marzyłem, nie? Aha, żebyś ty miał. Tak. Bo nie mogłeś znaleźć takiego. Znaczy, ja, wiesz, miałem po drodze trenerów i to takich ludzi, z którymi jestem związany do dzisiaj i tak dalej, ale może też nie trafiłem w swój czas. Może gdzieś tak stąd to się bierze i po prostu zawsze jak z kimś pracuję, to staram się być takim, jakim ja bym chciał być. Tak jest. Jakby ktoś mnie trenował, wiesz. I ja na tą dziewczynę się nie drę po to, żeby się wszyscy gapili, tylko po prostu ona ma zrealizować jednostkę, a ja wiem, że ona jest w stanie ją zrealizować, bo to ona ma taką psychę i taką wydolność, że ja jestem ją w stanie podciągnąć pod te parametry, które ja chcę na tym treningu osiągnąć. I ona osiągnęła te parametry. Ona mi to zrobiła. Jak potem prześledziliśmy, wiesz... Zagadała się trochę, ale musiała zrobiła. No, ale tak, ale na to się umówiliśmy, nie? Że ona to zrobi. Że po to trenujemy, żeby ona te parametry... I wiesz, jak potem prześledziliśmy te parametry na sensorze, to wiesz, podciągnęła wszystko pod powyżej tego, co mogła, nie? Więc zrobiliśmy progres. Bo jak ona by została w tej strefie komfortu, no to po co taki trening? Przepraszam, ja nie włączyłem czasu. Możesz zobaczyć. Tak, już. Bardzo przepraszam. Przepraszam bardzo. Słuchaj. Zostały nam 3 minutki. Wspaniale. Elegancko. Także to dlatego, tak. Ale nie po to, żeby, wiesz, zrobić show-off i drzeć się na cały UFC gym. Jak to Jeleniewski umie krzyczeć po angielsku, tylko po to, żeby tej osobie po prostu pomóc to zrobić, nie? Ona zresztą poprosiła mnie, ona będzie wyjeżdżała niedługo i poprosiła mnie, żeby jej pomóc w przygotowaniach przy takim treningu uzupełniającym. Bo myśmy też zbudowali taki trening, który ma wzmocnić poszczególne partie mięśniowe, które są zaangażowane w tej konkretnej dyscyplinie. I nagle rzeczywiście to bardzo fajnie zaczęło pracować. Oczywiście teraz będziemy to w stanie zweryfikować dopiero jak ona wsiądzie z powrotem na konia i zacznie skakać, nie? Ale na razie te parametry wysiłkowe naprawdę super wyglądają, więc ona też się stara nie zmarnować tego czasu, będąc tutaj w Dubaju. I to, wiesz, też mi sprawia taką frajdę gdzieś tam, wiesz, to jest... No to robisz dobrą robotę, nie? Nie, zawsze tak lubię tak trenować ludzi, którzy nigdy nie robili na przykład MMA czy coś takiego, ale lubią inny sport. Tak. Bo zawsze im wychodzi dużo lepiej. Ale właśnie widzisz, ci ludzie z taką mentalnością sportowca, oni tak łatwo uczą się wszystkiego innego. Bo oni mają taki mindset, wiesz, że oni, kurczę, to jest... I rozumie swoje ciało, jak się rusza. Tak, a poza tym, wiesz, też etyka pracy. Przychodzą robić trening, nie? Ja rozumiem, tak. Przyszłem, ty będziesz ciężko pracował, bo coś z tego będę miał. Tak, oni wiedzą, po co przychodzą i to jest naprawdę przyjemność pracować z takimi ludźmi. Bardzo przyjemne. To jest bardzo fajne. To co, to nagrywamy jeszcze pół godzinki? Możemy iść. No to lecimy. Dobra. Bo jeszcze mamy soplice, nie? Mamy. No to dobrze. Trzeci drink. Trzeci drink i trzecia część, tak? No możemy. Lecimy. Kurde. Fitness manager dzwoni do mnie cały czas. Jest okej. Ale masz meeting. Teraz z polskimi widzami. Boss. Nie wiem, czy to jest tak fajne, jest być bossem. Wiesz, co ja lubię? Czekaj. Dziewczynie powiem zaraz. Jak ja jestem bossem i jestem bossem, że muszę wszystkim powiedzieć, co robią, jak robią, no co mają robić. Tutaj, nie? Jak chcę przyjść do domu, już nie chcę być bossem. No to chyba nie jest coś, co ty lubisz, nie? Ty nie lubisz rządzić ludźmi. Ty lubisz pomagać, uczyć. Bardzo lubię pomagać i uczyć chłopaków, którzy zarabiają na przykład, powiedzmy sobie 10 tysięcy dirhamów i że używają moje metody. Tak. O, shit. Polski coraz lepiej idzie. Muszę więcej wódki pić. Wódeczka robi swoje. Nagle zarabiam 14, 15, 16, 17 tysięcy na miesiąc. No to mi się bardzo tak podoba. Ale to też jeszcze... I to chłopacy, którzy są nieotwarci, że dopiero się otwierają. Uczysz ich tego. Uczysz troszeczkę, spędzisz z nim czas. Oni ci zaczynają wierzyć w to, że tak może będzie. Wierzę, że jest tak może być. Ale ty masz jeszcze jedną rzecz, bo ty uczysz, jakby jesteś takim szefem przez przykład.
ty najpierw coś sam robisz. To jest bardzo ważne dla potem, mnie też. I to jest też tak samo uczę. Że na przykład, że jak uczę na przykład lekcje, na przykład uczę na przykład klasę fitnessu, ja nigdy ci nie coś nie pokażę, to ja żebym tego najpierw nie zrobił. Nie zrobił, tak. W tej serii nie pokażę, że to, jeżeli najpierw to robisz, najpierw to robisz, najpierw to, ja muszę najpierw to wszystko spróbować, czy to działa na mnie. I jak na mnie to działa i to rozumie, że, nie, że tutaj nie jestem taki zmęczony, że jestem po tym zmęczony, ale, ale to idzie i tak... Że to ma sens wszystko. To wszystko ma sens, muszę to zrobić. Tak. I nie lubię bardzo, jak tych trenerów, tyle ich jest dużo i nawet ludzi, że tego nie zrobią. A zarżną kogoś po prostu na tym treningu bez sensu, ale... I bo tego nigdy nie spróbowali i nie wiedzą, jak to będzie działało na nich. To jest bardzo ważne dla mnie. I jak to się mówi po angielsku? Lead by example? Lead by example, lead by example jest dobra, Ale, że na przykład dziewczyny potrzebują chłopaka, który też jest taki, że lider jest, nie? To różnie chyba. To różne, ale... Bywają takie dziewczyny, które lubią nosić spodnie w związku, to też jest różnie, nie? Taką potrzebuję. Powiedz mi, co zrobić. Bo jak ja wracam z pracy, już nie chcę nikomu nie mówić, co mam robić. Ja chcę tylko, zamknąć twarz i tylko, tylko powiedzieć yes ma'am, yes ma'am. I powiem ci, że jakbym miał taki portal matrymonialny i trafiał dobrze z takimi zgraniami, to bym był pewnie najbogatszym chłopem na świecie, wiesz. Posłuchaj teraz to. Zobacz, jak ludzie... Przygotowany jesteś? No. Mieszkam w Dubaju. Zacząłem mikrodosy, rozumiesz? Mikrodosy? Tak. LSD. Ja dzisiaj wziąłem miligram. Miligram się nazywa. Tak. Pierwszy mój. I jak? Pierwszy dzień. Powiem ci za parę dni. O, to ciekawy jestem. Jestem bardzo ciekawy, co się stanie, ale wiem, że... To grubo, mój drogi. Ha? Grubo. Co? Grubo. Co to jest grubo? No tak wiesz, że idziesz naprawdę... Serio. I teraz ty powiedziesz, tego chłopaka z Rosji, on teraz załatwił mi, że jadę do Amsterdamu na dwa dni, gdzie robimy rozmowę. Będziesz ayahuaskę robił? Więcej. I żabę i wszystko? Żabę najpierw mi weźmie, że daje mi taki poison specjalny, że będę się żygał i sra przez półtorej godziny. Wyczyści mnie całkowicie i spóźnia mi. To jestem bardzo ciekawy swoich przeżyć. Ja ci powiem szczerze, że ja myślałem dużo o tym, ale kurde, boję się tego. Ja chcę to sfilmować wszystko. Nie wiem, czy by pozwolą mi sfilmować, ale naprawdę chcę wszystko sfilmować, bo chcę powiedzieć, co ja czuję, co ja widzę, co ja rozumiem. Myślę, że w każdym koncie. Byłoby super o tym w ogóle pogadać potem na podcaście. To jest rzecz, którą ja tak chcę zrobić, nie mogę się tego doczekać. Super. To jest. Ale też będziesz się przygotowywał do tego, tam oczyszczał, bo to trzeba, żeby ciało było gotowe, nie? Na takie rzeczy. Tam nie można pić kawy, coś tam. No, ja będę czysty. Czy ty generalnie masz taką dietę, że ty już jesteś przygotowany? Moja dieta jest wspaniała, troszeczkę kafeiny biorę, 200 mg z rana, takich rzeczy, ale naprawdę to jest, powiedział mi, że zaczynamy, on teraz leci, sam z siebie leci za mnie za tydzień. Bo on dość często, on już któryś ósmy czy dziewiąty raz. Tak. I powiedział, że to jest naprawdę... W ogóle bardzo ciekawy chłopak. Bardzo fajny chłopak, ale... Wiesz, że on prawie umarł też. On zaczął się też zajmować takimi rzeczami, bo on miał atak serca. Zresztą młody chłopak jest. Okay. I on prawie, prawie był po drugiej stronie. Nie? Rozmawia jak profesor. Ja mam go wpisanego jako profesor. Rozumiem dlaczego. Teraz już rozmawia wiesz dlaczego, ze mną jak profesor. Fajny rozmawia chłopak, na serio. I wiesz co jest coś zwalnie? Bo z nim żeśmy się dogadali, że był, że otwarty ze mną się zrobił. Tak. A wiesz, że jego ojciec jest pułkownikiem KGB. I ma z 7 danym w judo i w sambo. Jego tata jest tutaj, teraz mieszka w Londynie, ale jego ojciec ma też, jak to się nazywa, master sport po rosyjsku, ma tą klasę mistrzowską w sambo, ma 7 dan judo, jest kotem, nie? I on się zajmował tutaj w Dubaju ochroną, ale ten biznes zaczął tutaj trochę kucać i on w tej chwili siedzi chyba w Londynie. Okej, rozumiem. I zresztą ten chłopak, on też się dobrze kula, on tutaj, słuchaj... Jest black belt w jiu-jitsu chyba, czy coś takiego? Ja nie pamiętam, ale jest ogarnięty, ale ten ojciec, słuchaj, z chłopu... Ja go nie miałem niestety przyjemności poznać, ale słyszałem od chłopaków z maty,
że naprawdę przekotnie. Nie, on bardzo ładnie. Sympatyczny chłopak, jak się brał do roboty, to słuchaj. I on tak mi załatwił, że nie, że ja będę w grupie z 50 chłopakami. Tylko będzie takiego, to indywidualna ta będzie takie bardzo indywidualne, procedura. Będzie swoje, będzie cicha, cisza, naprawdę. Naprawdę zobaczysz rzeczy, które jesteś bardzo. Przecież tyle czasu o tym marzyłeś, to super się złożyło, nie? Nie, nie. To wszystko, widzisz, wszystko schodzi o to, żeśmy się poznali. No trochę tak. Nie, to jest tak bardzo ciekawe, że jakbym ciebie nie poznał, bo zobacz, tak naprawdę nie poznał Józefa, nie? Józef by nie dał pracy twojej żonie. Później bym nie poznał profesora. Takie bardzo ciekawe to życie jest, że poznajesz ludzi, którzy jesteś tak... Ale Krzysiu... Atrakcję masz do swoich też ludzi, nie? Że ta twoja, twoja energia mnie pcha do siebie, poznajemy się, porozmawiamy i... Ja zawsze twierdzę, że Pan Bóg ma poczucie humoru, tylko dość specyficzne, Krzysiu. Mm-hmm. Tak naprawdę. Nie wiem, co już powiedział teraz, ale rozumiem. Ja myślę, że jak wrócisz z Amsterdamu, to będziesz wiedział lepiej niż ja. To wszystko za szybko, żeś powiedział. Nie, powiedziałem, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Takie dziwne. Ale to ja podejrzewam, że ty się z nim spotkasz w Amsterdamie, to pogadacie na ten temat. Zobaczę go w innym kolorze. Ja ci powiem szczerze i się przyznam, że jestem bardzo ciekawy tego, dużo o tym czytałem, też rozmawiałem, ale nie mam odwagi, wiesz, do tego. Tak, mam taką obawę, jakbym, nie wiem, czy chciałbym wrócić tam, bo tego się jakoś nie wiem, mam takie dziwne odczucie, że wiesz, no, że chyba nie, ale jestem bardzo ciekawy twojej opinii o tym, bo to naprawdę jest przeżycie, które zmienia podobno, potrafi zmienić życie, nie? Normalne życie jest nudne. Wiesz, niektórzy twierdzą... Jak wejdziesz w klatkę, nie, z innym człowiekiem, to nie jest normalne życie. No nie, to jest... To jest coś innego, to jest ta energia, co ciebie przechodzi, wszystko... Ekstremalne, To jest bardzo ważne. Wiesz, Krzysiek, według niektórych, Krzysiu, według niektórych piekło jest tutaj. Tak to naprawdę. Znaczy? Piekło. Piekło? Tak, że nie ma... Hell. Tak, że nie ma całe piekła. Piekło to jest to. Mm. Nie, okej, rozumiem. Więc kto wie, nie? To jest, i później z tego, albo pojadę do Los Angeles, z synem się spotkam, albo najpierw pojadę z synem się spotkać. I potem polecisz. Super, super, ja jestem bardzo ciekawy. No to trzymam kciuki w ogóle, bo myślę, że to naprawdę będzie bardzo takie kreatywne przeżycie, nie? Fajne. Nie, to będzie. Kto wie, może to też się otworzy na muzykę mocniej, jeszcze rozwinie, bo przecież ty teraz naprawdę tyle rzeczy zrobiłeś w ostatnim czasie, napisałeś tyle tej muzyki, Teraz lepiej idzie. No, naprawdę. Mój coach teraz... Ten z Londynu, tak? Ten DJ. Powiedział, że coraz lepiej wszystko idzie. Nawet ludzi mam teraz, pytałem się, gdzie mogę kupić swoją muzykę. Mówię, nie sprzedaję jeszcze muzyki, ale bardzo mi się podoba, co ja robię. Fajnie. Uczę się dużo. Bardzo... Tak. Fajnie jest, jak te twoje życie takie kółko robi, że czasami masz takie miesiące, że są bardzo złe, będzie złe z dziewczyną, później coś się dobrego stanie, później coś się złego stanie, później dobrego, złego, takie kółko się robi cały czas. Tak, tak. I rośniesz w tym kółku. Ale wiesz, co jest najważniejsze? To jest to, o czym do nas piszą ludzie, że mimo tych ciężkich przeżyć chwil, no tam... i u ciebie i u mnie nie zawsze był szampan, ale jesteśmy pozytywni w tym wszystkim. I to jest mega ważne, nie? To bardzo ważne. I trudne. Ale ci powiem to, że... Bo ja... Przed chwilą byśmy rozmawiali o tym, że ja potrzebuję chłopaka czy dziewczyny koło mnie, żeby miał coś, nie? I życzliwych ludzi, nie? Jak to się stało, to z dziewczyną moją, że było nudno mi. Było mi troszeczkę słabo. Ciężko. Ciężko, bo nie miałem z kim rozmawiać tak codziennie, normalnie. Mm. Zawsze z nią rozmawiałem codziennie, powiedzieliśmy sobie coś dobrego z rana, wieczorem, po południu. Spotkaliśmy się i to przez 3 tygodnie tego nie było. Wiesz, to było codziennie przez 3 lata. 3 lata, właśnie o tym mówię, że tak naprawdę to był długi związek. Ale popatrz. Włożyłem się wszystko, moje emocje do muzyki. Tak. I zobacz, jaki byłeś kreatywny przez to, nie? I naprawdę próbowałem ciężko zapomnieć wszystko, co się stało w głowie i włożyć wszystko w muzykę i wyszły mi te... Pamiętasz, jak ci napisałem wiadomość, że ty będziesz, że jesteś tak produktywny jak Beethoven, tylko tyle, że będziesz bardziej znany za życia niż on? Naprawdę, no kawał roboty szarpnąłeś, wiesz. I mi się... I ciekawe to jest, dlaczego, że na przykład nie włożyłem się w tą dziurę głęboką,
tak jakby normalny chłopak się, niektórzy, na przykład, pamiętaj jak się zrobił z moją żoną, nie? To już włożyłem się normalnie w dziurę. To kiedy to się stało? Wczoraj? To ty nie znałeś, ja nie znałem tego chłopaka, który był trenerem boksu, powiesił się tutaj w hotelu przed 3 dni temu, nie? A pomyśl te dziewczyny, które skoczyły, skakały z tego, no. Z budynków, jak dowiedziałeś, że straciły pracę. To jest naprawdę, chciałbym tak wejść w kogoś w głowy, zrozumieć tego wszystkiego. Dlaczego? Najfajniej byłoby tych ludzi uratować, nie? Powiedzieć im... Dlaczego tak myślisz? Dlaczego tak zrobić? Nie rób tego, wytłumaczyć. Głowie, że gdyby byli gotowi na to. Dlatego, że zgubiłeś robotę, to musisz sobie wziąć swoje życie. Życie, tak. Przecież to nie jest wszystko. No nie. Pieniądze nie jest wszystko. Ale ty mówisz naprawdę prawdość, że myśleć pozytywnie i się naprawdę kochać się i lubić się i być tak dobrym, to jest naprawdę wszystko. Ale wiesz co, to jest moja jedna z największych lekcji tutaj z Dubaju, nie? Bo ja byłem takim typowym naburmuszonym chłopakiem z Polski, wiesz? Tak, z taką naszą polską mentalnością, z ogromnymi tymi, znaczy ogromnymi, w takim sensie pozytywnym cechami, jak upartość, taka ciężka praca, ale jednocześnie też taka maniera właśnie takiego negatywnego myślenia. I ja się nauczyłem, na początku mnie denerwowało w tobie to takie pozytywne, a potem się tym zaraziłem. I teraz wydaje mi się, że to jest w ogóle najważniejsza rzecz w życiu. Mm-hmm. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie się nauczyłem w Dubaju. Mm-hmm. Takiego pozytywnego myślenia. Znaczy, ja zawsze miałem je w sobie, ale z taką smutną miną. Ale popatrz. A teraz myślę o tym inaczej. Teraz myślę sobie o tym, wiesz, kończy nam się kontrakt tutaj w Dubaju i jest ciężko, wcale nie ma, wiesz, ludzie myślą, że tutaj się zarabia jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, wiesz, dobrze, że jestem tu z rodziną i ja myślę sobie, no dobra. Tutaj się zarabia dobre pieniądze, tylko się nie może mieć 4 dzieci, czy 3 dzieci, czy 2 dzieci. Tak, dokładnie, no dokładnie. Tu, jakbyś był singlem, wiesz, to masz tak, nie? Nie, ja popatrz. Moja żona, nie? Dostaje apartament, bedroomowy jeden, 16 tysięcy na miesiąc. Możesz nie umierać. Życie będzie miała. Dokładnie, wiesz. Tak. A ja zapierdalam za przeproszeniem, żeby związać koniec z końcem. Zarabiasz nawet troszkę więcej niż to. Ale wyrabiam to, bo tak naprawdę to jest prowizja. Nie? Ale masz żonę, masz 2 dzieci. 2 dzieci w Polsce, wiesz, którym nie jestem w stanie w Polsce, tak naprawdę nawet, tutaj szkoła cię kosztuje za jeden rok 40 tysięcy złotych, 30 tysięcy dirhamów. No to jest 40 tysięcy złotych. Nie możesz. Nie dasz rady. Nie dasz rady. My jesteśmy przed taką decyzją, że wiesz, ten kontrakt się kończy, że jednak nie damy rady. Ale właśnie to, czego się nauczyłem i to, po co być może ta lekcja tutaj Dubajem zwana była mi dana, to po to, że wiesz, ja teraz na to patrzę i mówię, luz, nie ma problemu. Lecimy następny rozdział życia, bo jesteśmy zdrowi, urodziła się Gaja szczęśliwie, tutaj wcześniej, wiesz, przeżyliśmy niestety taką straszną historię i taką rodzinną tragedię, ale na końcu urodziła się Gaja, po prostu później, bo tak żartujemy, że po prostu musieliśmy na nią dłużej poczekać. I kurczę, jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, mamy mnóstwo bagażu doświadczeń, wiesz, Mikołaj nauczył się języka, otworzył głowę, Gajka rośnie, w ogóle jest niesamowita, nie ma problemu, stary. Ale jedną rzecz, co ja chcę powiedzieć, że to jest prawdziwe, a jesteś prawdziwny, naprawdę jesteś... Na przykład widzisz tych chłopaków, co na Instagramie są, że show-offy, że to jest nieprawda, nie? Że to co to oni robią, to nie jest to prawdziwe hacking, że naprawdę. To jest dla mnie ważne, że to, co ja się czuję, to jest naprawdę prawdość, że ja się tak czuję, tak. Że to nie jest dla mnie, że o, ja tak mówię, bo to jest... Nie, tak jest, nie? Tak się naprawdę czuję. Wiesz co, ja kiedyś miałem taki kompleks, mnóstwo kompleksów, między innymi taki kompleks trenerski, nie? Że to ludzie uważają, że jestem słabym trenerem, że to, że jak się starałem, tak wiesz, wszystkim... Tego nie rozumiałem. Tak, ale tego nie rozumiałem. Ja mam teraz, Krzysiu, na to wyjebane. No, ale właśnie też o to mi chodziło, że jakbym ciebie spotkał, wiedziałem, jakie miałeś twoje CV, z kim trenowałeś, gdzie kogoś dostałeś i tu przyjechałeś i nie myślałeś, że byłeś dobry. Tak. To było dla mnie, to właśnie było dla mnie takie, jak to może być? Tak. Tego nie rozumiałem. Ale tak było. I dziś, słuchaj... Tyle chłopaków tak myśli. Tak.
Tyle chłopaków tak myśli, że żona coś tam robi niedobrego. Tyle chłopaków tak myśli, że życie nie jest takie dobre, że ja ale jestem wiesz, dlaczego? Dobry. Bo im po prostu brakuje nawet nie pewności siebie, tylko wiary w siebie. Okej, okay, yeah, to jest bardzo wielkie. I ja mówię, ale dlaczego to brakuje? Nie wiem. O co to chodzi? Wiesz, ja myślałem o tym bardzo dużo i nawet ostatnio tak rozmawialiśmy dużo z Anią o życiu, o naszej sytuacji, o doświadczeniach tutaj, o tym, co nas wcześniej spotkało w Polsce. I powiem ci szczerze, że to jest chyba bardzo złożona sprawa, że może to są kwestie jakichś kompleksów z takiego okresu też dziecięcego, sposobu myślenia, braku dowartościowania siebie. Niemniej jednak powiem ci, że dla mnie najważniejszą lekcją tutaj z Dubaju jest właśnie to, że wiesz, ja w końcu, pamiętasz, napisałem ci ostatnio, jak tam mieliśmy taką sytuację, napisałem ci, pamiętaj, to my jesteśmy wartością, nie? Mhm. I powiem ci szczerze, że następnego dnia zobaczyłem to, co do ciebie napisałem i byłem z tego dumny. Mhm. Bo to ja napisałem, nie. To zawsze ty do mnie to pisałeś. A wreszcie, kurwa, pierwszy raz to napisałem do ciebie, nie? Nie. I napisałem, spojrzałem na to, wiesz, posłodziłem sobie kawę, mówię, ja pierdolę, dobrze. Nie. Dobrze. Dobrze, nie? Bardzo się cieszę z tego. No, to ja ci jestem za to bardzo wdzięczny, mój drogi, bo to jest taka nasza wspólna robota zrobiona. Tak skończymy. Dobrze. Tak skończymy. To jest dobra wiadomość, nie? Dla wszystkich. Ja ciebie też. No. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się dobrze, spotkamy się za tydzień. Tak jest, gruby podcast. Gruby podcast. Brawo. Aj, Dan.